Wiejski koks, fagata czy mandzio. Lista osób mających pretensje do Natana Marconia zdaje się rosnąć w bardzo szybkim tempie. Czy słusznie? Mandzio mi pokazał, jakie głosówki wysyłała do niego. To, co mówił o mnie, to też są farmazony. Oprócz tego, High League i Fame MMA jednoczą siły, by walczyć z rzekomo nieuczciwymi praktykami Federacji Prime. Revo wrócił na YouTube'a. Streamerka Adriana Keczik złamała sobie kręgosłup na TwitchConie. Popek poinformował, że jest nękany przez osobę, z którą wdał się w romans, a kamerzysta został skazany za pobicie sprzed prawie 3 lat. Jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się, drogi widzu, nie martw. Ja nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w internecie, koniecznie zasubskrybuj kanał, klikając ten oto czerwony guzik, a my zaczynamy. A zaczynamy, słuchajcie, od informacji mocno nieprzyjemnej, mianowicie raper oraz zawodnik MMA. Popek poinformował na swoim Instagramie, iż od jakiegoś czasu jest nękany przez kobietę, z którą miał romans. Słuchajcie, taki ktoś jak Starking, patrząc na mnie, to brzmi śmiesznie, bo wielki chłop, kurwa, z takim wizerunkiem. Nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Wszyscy moi bliscy mają s***ane. Wszyscy moi znajomi, każda osoba w tym kraju, która zarejestruje ze mną zdjęcie, jest nękana. Ich rodziny są nękane. Raper twierdzi, iż niejaka Anna Palmowska z Włocławka nęka jego bliskich, rodzinę, przyjaciół, ogólnie wszystkie osoby, które znajdują się w jego otoczeniu. Podkreślił, że romans był błędem, żałuje tego. Natomiast z konsekwencjami zadawania się z tą panią raper ma się mierzyć do dziś. Pani Anna Palmowska dotychczas była osobą anonimową, natomiast z racji, że tutaj została wymieniona z imienia i nazwiska, postanowiła odpowiedzieć na swoim Instagramie. Tak to ja. 50 kg wagi, wykształcenie wyższe, właściciel firmy zajmującej się nieruchomościami, prezes fundacji. Zarzut stalkingu, jaki mi oskarżono, to efekt wybujałej wyobraźni pana Popka. To mnie raczej w tej znajomości spotkało zastraszanie, manipulowanie, znęcanie się psychiczne z czasem fizyczne. No i teraz tak, sytuacja jest ciekawa na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim dosyć nietypową jest sytuacja, w której wielki, potężny chłop informuje, iż nie radzi sobie z tym, jak psychicznie jest rzekomo zastraszany on i jego bliskie osoby przez taką oto tutaj niby drobną kobietę. I ta drobna kobieta na tych swoich filmach zwraca na to uwagę, że przecież jest kobietą, że przecież waży 50 kilo, że przecież ma wyższe wykształcenie i jest prezesem firmy, więc jakżeby ona mogła tutaj kogoś nękać. I bardzo ważny wniosek na teraz, to nie jest tak, że jak ktoś ma wyższe wykształcenie i waży 50 kilo, to nie może psychicznie terroryzować drugiej osoby. Albo jak ktoś jest prezesem fundacji, no to znaczy, że jest na tyle poważną osobą i dobrą, że no nie zrobiłby przecież nic złego, albo nie zrobiła. W tym przypadku, jak było między tym państwem, nie wiemy. Dlaczego Popek zdecydował się nagrać ten film, nie wiemy. I bardzo nie podoba mi się to, jak wiele komentarzy u tej pani albo u Popka zostawiają ludzie, którzy są święcie przekonani, że mają już cały obraz sytuacji, bo na podstawie kilku zdjęć na Instagramie tej oto kobiety oraz znajomości, twórczości muzycznej Popka, wywnioskowali sobie, że doskonale wiedzą, co między nimi zaszło. Więc ja w tej sprawie głęboko zachęcam do wstrzemięźliwości, jeżeli chodzi o wydawanie osądów. Chciałbym wierzyć, że skoro Popek nagrał tego typu wideo na swoje Insta Stories, to rzeczywiście sytuacja mocno przyparła go do muru. Natomiast uważam, że nie do końca okej było podawanie personaliów tej kobiety, bo jeżeli nękani jesteśmy my, bądź bliskie nam osoby, to jest sprawa, którą powinna zająć się policja oraz sąd. Natomiast tak czy siak pomyślałem, że o tym opowiem, bo jest to dosyć ciekawy case i niezależnie od tego, co tam między Popkiem a tą panią się dzieje, to warto uświadamiać ludzi, że mężczyźni też mogą być ofiarami przemocy. Nawet tacy, którzy fizycznie wyglądają na dużych i groźnych, bo w tego typu sytuacjach bardzo często ważny jest też aspekt psychiczny. Aspekt psychiczny z pewnością ważny był też dla Revo, który jakiś czas temu zdecydował zrobić sobie przerwę, która wiele osób naprawdę mocno zmartwiła. Jakiś czas temu informowałem, że wrócił na Twittera i zaczął komentować bieżące wydarzenia, a teraz doczekaliśmy się jego powrotu na YouTube'a. Pewnego dnia przyjechał do mnie dzielnicowy spisać dane i potwierdzić adres. Okazało się, że jest to prywatny akt oskarżenia, który został złożony w sądzie w Krakowie przez Bartłomieja Józę. Mimo że w swoim filmie użyłem sformułowania doktor J, ani razu nie podałem imienia i nazwiska, ani nawet nazwy kliniki, w której pracuje omawiany lekarz, to pan Bartłomiej Józa uznał, że go zniesławiłem. Powrót myślę, że śmiało można zaliczyć do udanych. Odcinek opublikowany tydzień temu zebrał już prawie 900 tysięcy wyświetleń w momencie, kiedy to nagrywam, a Revo chyba faktycznie wraca do regularnego nagrywania, bo wczoraj pojawił się kolejny materiał. Co ciekawe, przy okazji powrotu Revo został podniesiony wątek świateł używanych przez kanały komentarii, bo Zebo zwrócił uwagę, że wszyscy twórcy korzystają z kolorów niebieskiego oraz fioletowego. I rzeczywiście, jak wejdziemy sobie na nowy materiał Revo, to widzimy, że ma twarz dokładnie w takich kolorach. Jak wejdziemy sobie na materiał Konopskiego najnowszy, no to też widzimy, że ma za sobą LEDy dokładnie w takich kolorach. No i jak widzicie, za mną też są LEDy dokładnie w takich kolorach. Natomiast drodzy moi, tak się składa, że zrobiłem research w tym temacie. Chciałem powiedzieć, iż jestem prekursorem tych niesamowitych kolorów, bo jeszcze w zeszłym roku, na przełomie października i listopada, jak stawiałem nowe studio, to proszę bardzo,
bardzo, wszyscy mogą zobaczyć. Tam są już niebieskie i fioletowe LEDy. Revo wtedy był zielony i czerwony. I 3 miesiące później zostałem bestialsko i bezczelnie skopiowany. Pierwszy jego materiał z niebiesko-fioletowymi LEDami jest z 15 stycznia. A potem Konopski zobaczył, że oboje mamy niebiesko-fioletowe LEDy. I 23 lutego też se takie zamontował. Czyli jeszcze miesiąc po Revo. Także pragnę podkreślić moje trendseterstwo w tym aspekcie. A także to, że dobór kolorów jest absolutnie przypadkowy, bo po prostu lubię niebieski. Fioletowy go ładnie dopełnia. Pozdrawiam. Streamerka Adriana Czekik nie pozdrawia najprawdopodobniej jednak organizatorów TwitchConu, bo złamała sobie na nim kręgosłup. TwitchCon to taka oficjalna impreza organizowana przez portal streamingowy Twitch, a cała sytuacja miała miejsce w takim oto basenie z piankami. Z niego wystają dwie takie wyspy, na których streamerzy mogli sobie stać i takimi piankowymi wałkami walczyć o to, kto kogo zepchnie do basenu z takimi piankowymi gąbkami. No i chyba te piankowe gąbki nie były do końca bezpieczne, jak się okazuje, bo skok radości pani Adriany skończył się dosyć poważnymi uszkodzeniami, natomiast jest już ona w szpitalu pod opieką lekarzy, choć trzeba przyznać, że to, co dzieje się z jej ciałem po upadku, wygląda naprawdę groźnie. Trzymamy kciuki, żeby streamerka doszła do siebie, oczywiście życzymy powrotu do zdrowia, ale słuchajcie, to nie była jedyna sytuacja, która w tym basenie z gąbkami spowodowała uszkodzenia, bo kolejna streamerka Logvanes rozwaliła sobie kolano, skacząc do dokładnie tego samego basenu, jak widzimy na zdjęciu, a po Twitterze lata jeszcze więcej takich zdjęć przedstawiających różne osoby, które doznawały tam uszkodzeń. Myślę, że istnieje spora szansa, iż organizatorzy TwitchConu zostaną w tej sprawie pozwani. Możliwe, że zostanie przyszykowany nawet jakiś pozew zbiorowy od wszystkich osób, które doznały uszkodzeń w tym basenie, który no ewidentnie nie był dostatecznie zabezpieczony i stwarzał niebezpieczeństwo. I miejmy nadzieję, że o sytuacji będzie na tyle głośno, że na kolejnych edycjach tego typu sytuacji więcej nie zobaczymy. Myślę, że zdecydowana większość z Was życzyłaby sobie także, żebyśmy więcej nie zobaczyli kamerzysty w internecie. W związku z tym o tym newsie będzie naprawdę krótko. Łukasz Wawrzyniak został skazany za pobicie starszego mężczyzny. Zapewne niektórzy z Was pamiętają sytuację, w której około 2 lata temu Lord Kruszwil został oskarżony przez różne portale, że pobił starszego mężczyznę, który kilka miesięcy później zmarł. No więc jak się okazało, to nie Kruszwil pobił tego starszego mężczyznę, tylko kamerzysta. No i właśnie zapadł wyrok w tej sprawie. I słuchajcie, sąd w Szczecinie zadecydował o 6 miesiącach ograniczenia wolności dla kamerzysty. W ramach tego ograniczenia wolności będzie on musiał wykonywać 30 godzin prac społecznych miesięcznie. Przypomnijmy, przez najbliższe pół roku. Oprócz tego będzie on też musiał zapłacić 10 tysięcy dla najbliższej osoby zmarłego mężczyzny, a także przekazać kolejne 1000 zł na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Wyrok nie jest prawomocny, to znaczy, że Łukaszowi przysługuje prawo do odwołania, więc możliwe, że finalny outcome tej sytuacji będzie nieco inny. Biorąc pod uwagę skalę wyroku, najprawdopodobniej nie został wykazany bezpośredni związek pomiędzy uderzeniem kamerzysty a śmiercią tego starszego mężczyzny, bo wtedy myślę, ten wyrok byłby na pewno o wiele poważniejszy. Przed kamerzystą kolejne procesy, przede wszystkim związane ze znęcaniem się nad niepełnosprawnymi, ale o tym porozmawiamy innym razem, nie dawajmy mu zbyt wiele czasu antenowego. Myślę, że również Fame MMA i Hajlik nie chciałyby, żeby czas antenowy zabierała im Federacja Prime, która od jakiegoś czasu próbuje stawać w szranki z freakfightowymi gigantami. Jak się słuchajcie okazało, zdaniem Fame'u i Hajliga, Prime zabiera im nie tylko czas antenowy, ale też zawodników. Na profilach Fame MMA oraz Hajlik pojawiło się takie oto oświadczenie. Wspólne oświadczenie, warto podkreślić, podpisane przez członków zarządu jednej i drugiej spółki, którym zarzucają Prime MMA, iż podpisywali umowy z zawodnikami, którzy wciąż byli objęci zakazem konkurencji przez Fame albo Hajlik. W związku z tym, iż rzekomo to zachowanie ma być nagminne, federacje ogłosiły, iż zawodnicy łamiący zakaz konkurencji otrzymają automatycznie dożywotnią dyskwalifikację z możliwości udziału w galach organizowanych przez Fame MMA oraz Hajlik. I decyzja ma charakter solidarnościowy, to znaczy zawodnik, który złamie zakaz konkurencji względem Hajlik, zostanie również dyskwalifikowany z przyszłych startów federacji Fame oraz odwrotnie. No i słuchajcie, Prime MMA oczywiście odpowiedziało. Włodarze Prime twierdzą, iż oskarżenia są nieprawdziwe. Podkreślają, że Prime nigdy nie stosował nieuczciwych praktyk, zarzut jest niczym nieuzasadniony i ma za zadanie zdyskredytować Prime oraz zastraszać zawodników. Podkreślają, że respektują zakazy konkurencji pod warunkiem, że o nich wiedzą, a także w ich ocenie nie noszą one znamion niesprawiedliwych i niewolniczych. Twierdzą również, że próbowali nawiązywać współpracę z Fame'em oraz Hajligiem, ale nie udało się tej kooperacji otrzymać z winy wyżej wymienionych. No i w komentarzach ludzie dosyć słusznie wytykają sytuację, która im i przychodzi do głowy, a mianowicie chodzi oczywiście o zakontraktowanie Normana Park, który, przypomnijmy, walczył w main evencie drugiej gali Prime MMA. Federacja Fame informowała wtedy natomiast, iż Norman złamał zakaz konkurencji.
Nie wiemy niestety kwestie, jakich jeszcze zawodników są w tym momencie sporne. Z dużych transferów do Prime na pewno można by strzelać w Zusię, która wcześniej biła się zarówno w Fejmie, jak i na High League'u i w Prime została ogłoszona jako zawodniczka stosunkowo niedługo po swojej ostatniej walce. Do Federacji Prime został zakontraktowany również Popek, który wcześniej bił się na Fejmie oraz Big Jack, którego mieliśmy okazję zobaczyć na High League'u. Nie wiemy niestety, jak wyglądały ich kontrakty z wymienionymi wcześniej federacjami, natomiast cała sytuacja jest na pewno bardzo ciekawa, warto ją śledzić i jeżeli tylko pojawią się update'y, to na pewno dam wam znać, także koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić najświeższych aktualizacji w tym temacie. I z jednej strony, jeżeli tego typu praktyki faktycznie mają miejsce, to bardzo dobrze, że Fame MMA i High League z tym walczą. Z drugiej strony, zgadzam się, że sytuacja na rynku, w której dwóch największych graczy ma ze sobą bardzo bliskie i mocne partnerstwo, może potencjalnie doprowadzić do monopolu, który, jak każdy monopol, jest niebezpieczny. W związku z tym gorąco czekam na dalszy rozwój sytuacji i trzymam kciuki, żeby możliwie był jak najbardziej korzystny dla zawodników oraz widzów. Bo chodzi przecież o to, żeby wszystkim się opłacało. Rozumiesz, co ja mówię, że mi się to nie opłaca. Wszyscy w ostatnim czasie dowiedzieli się, iż Nathanowi Marconiowi nie opłaca się robić testów na sterydy. I tak swoją drogą dosyć ciekawe jest to, że po raz kolejny osoba z walki, która jest najniżej na liście walk, wzbudza chyba najwięcej kontrowersji i zainteresowania. Od czasu feralnej dla Nathana Marconia konferencji, na której zdecydował się on odrzucić bardzo hojną propozycję swojego przeciwnika oraz Boxdela, dotyczących zrobienia testu na obecność dopingu w swoim organizmie, sporo się wydarzyło. Pojawiły się w stosunku do niego zarzuty, iż kilka lat temu oszukiwał ludzi na grupkach streetwearowych, sprzedając im podróby. Dawid oraz Marcin Malczyńscy przytoczyli swoją sytuację z Nathanem, również sprzed kilku lat, w której doszło między nimi do mocnej spiny, tak mocnej, że Malczyńscy nawet chcieli zapłacić 2000 zł za adres Nathana, bo ten wszedł z nimi w grubą spinę w komentarzach. Na światło dzienne zostały wyciągnięte plany treningowe naszego ulubieńca, które wyglądają, szczerze mówiąc, nie najlepiej. W dalszym ciągu mielony jest temat sterydów i sam Nathan również dosyć często do niego wraca, a po poniedziałkowym cage'u, w którym Nathan brał udział, mamy do tego mocną kosę pomiędzy nim, Alizą i Fagatą. Wciągnięty w to wszystko został Mandzio, a Sylwester Wardenga dokopał się do kolejnego archiwalnego materiału, na którym Nathan Marcon chce pokazać swojego minimajka nieletnim na Omegle. Ciekawość, chcesz zobaczyć mojego minimajka, czy nie? Pokazuję. Zrobiło się tego bardzo, bardzo dużo. I zastanawiałem się, szczerze mówiąc, czy cała sprawa Nathana nie zasługuje na oddzielny film, w którym można by to wszystko troszeczkę szerzej przeanalizować. Natomiast póki co spróbuję z grubsza streścić wam zarzuty, które kierowane są do jego osoby, w jaki sposób Nathan próbuje się przed nimi bronić i co o tym wszystkim sądzę. Jeżeli chodzi o kwestie stare / archiwalne, mianowicie mam tutaj na myśli dramy z jakichś grupek streetwearowych, na których Nathan miał sprzedawać jakieś przedmioty, które podobno nie były oryginalne, to on sam twierdzi, że robił legit checki i myślał, że te ciuchy są oryginalne, potem jak się okazało, że nie są, to nic nie sprzedał, od nikogo nie wziął pieniędzy, więc no nie doszło do żadnej transakcji, a on sam nie miał złych intencji, ciężko zweryfikować. Jeżeli chodzi o dramę z Marcinem i Dawidem Malczyńskim, cała spina wzięła się z komentarza Nathana, który dotyczył Marcina Różalskiego. Marcin Różalski wypalił sobie na głowie numer 269 i jest to symbol, który aktywiści wypalają na swoim ciele w geście solidarności z cierpiącymi zwierzętami, w nawiązaniu do sytuacji, w której jeden z cielaków przeznaczonych do uboju na farmie w Izraelu został uratowany. O historii zrobiło się głośniej i od tamtej pory aktywiści wypalają sobie albo tatuują numer 269 na ciele, żeby wyrazić solidarność z cierpiącymi zwierzętami. Nathan napisał w komentarzu, że zachowanie Różala było bardzo głupie. Pomiędzy nim a Malczyńskimi wywiązała się bardzo ostra dyskusja. Później w wiadomościach prywatnych do Malczyńskich Nathan używał już mocniejszych słów, bo jak możemy przeczytać ze screena na Twitterze Marcina Malczyńskiego, pisał już, że Różal jest spierdolony. Sytuacja eskalowała do tego stopnia, że Marcin Malczyński oferował 2000 zł za podanie mu adresu Nathana, żeby przyjechać do niego i nie doprecyzował, co zrobić. Natomiast zapewne nie po to, żeby napić się herbatki i porozmawiać o prawach zwierząt. Nathan natomiast na jednym ze swoich filmów stwierdził, że Malczyńscy chcieli do niego przyjechać, żeby go zabić. Groziło mi dwóch youtuberów, że przyjadą z Różalem do mnie, do mieszkania pod szkołę. Mówili, że mnie pobiją, że mnie zabiją, nastraszą. Cały duży film w tym temacie nagrał Marcin Malczyński, także jeżeli chcecie go obejrzeć, to kliknijcie tutaj, albo zamieszczę wam też link w opisie. Natomiast szczerze mówiąc, zarówno pisanie o kimkolwiek, że jest było nie w porządku, jak i strażenie dzieciaka i oferowanie pieniędzy za podanie jego adresu też było nie w porządku. Natomiast pamiętajcie, że jest to sytuacja sprzed 5 lat. Obie strony w jakiś sposób zachowały się nie w porządku, zarówno Nathan pewnie nie powinien pisać w ten sposób o Różalu, jak i Malczyńscy nie powinni płacić komukolwiek za jego adres, żeby go postraszyć, szczególnie, że był jakimś tam dzieciakiem. Natomiast wspominam o tej sytuacji, bo jest ona Nathanowi też od czasu do czasu wyciągana. Nie był mu natomiast dotychczas wyciągany występ na Omegle, w ramach którego chciał pokazać swojego mini-majka nieco
młodszej od siebie dziewczynie. Natomiast tego shota, pomimo iż jest dosyć świeży, postanowiłem pokazać obok sytuacji streetwearowej czy dramy z Malczyńskimi, bo wszystkie te trzy case'y charakteryzuje jedna ta sama rzecz. Mają one co najmniej kilka lat, w związku z tym dosyć ciężko jest zweryfikować fakty ich dotyczące i nie jestem do końca przekonany, czy powinniśmy na tych wątkach się skupić, bo o wiele ważniejsza jest ocena aktualnych działań Natana i o ile zgadzam się, że chociażby jego zachowanie na Omiglu w stosunku do tych dziewczyn, które spotkał, było niewłaściwe, o tyle mam trochę wrażenie, że w tym momencie z racji, że jest na niego duża nagonka, to jest trochę tak, że dużo ludzi odkopuje jakieś różne stare rzeczy, no bo teraz Kolo jest znany, więc czemu by mu nie przypdolić. I nie zrozumcie mnie źle, to nie neguje wszystkiego złego, co zrobił Natan i wszystkich rzeczy, za które jak najbardziej należy mu się krytyka, więc może płynnie do nich przejdźmy. Kolejnym case'em poruszanym w tej aferze jest temat planów treningowych sprzedawanych przez Natana za 200 zł, które wyglądają tak. Są one bardzo ascetyczne, informacji jest tu szczerze mówiąc niewiele. Nie są one indywidualnie tworzone pod osobę, która plan kupuje, tylko to jest po prostu, jak wynika ze storiesów Natana, gotowce wzorowane na jego treningach. Większość zarzutów dotyczy tego, iż tego typu plany treningowe możemy znaleźć w internecie za darmo, a za 200 zł normalny trener rozpisze nam indywidualny plan treningowy, zawierający o wiele więcej informacji i na dodatek dostosowany pod nas. Trochę planów treningowych miałem okazję w życiu zobaczyć i zgadzam się, że za taką cenę jakość produktu jest mierna, ale nie jestem przekonany, czy możemy tutaj jednoznacznie zarzucić Natanowi oszustwo, ponieważ pomimo wygórowanej ceny nie napisał on, że to są indywidualne treningi i ze storiesa raczej można by wnioskować, iż jest to gotowiec wzorowany na tym, jak on ćwiczy. Czy cena jest wygórowana, a jakość produktu niska? Tak, ale w tym temacie ludzie zarzucają mu oszustwo, co wydaje mi się nie jest do końca zgodne z prawdą. Temat brania przez Natana Marconia sterydów to kolejny case, który jest poruszany przy okazji jego osoby i moim zdaniem został on zamknięty na pierwszej konferencji Fame MMA. W tym momencie to, co Natan Marcoń zrobi, nie ma już żadnego znaczenia, bo swoim zachowaniem na pierwszej konferencji Fame pokazał, że ma coś do ukrycia. O tym mówiłem w poprzednim odcinku, który możecie sobie zobaczyć, jest na kanale. Kliknijcie tu albo sprawdźcie link w opisie. Od tamtego Cage'a Natan kilkukrotnie zmieniał zdanie w temacie. Najpierw powiedział, że sam zrobi testy, potem, że jednak nie zrobi tych testów. Później powiedział na streamie, że coś brał, ale w sumie nie wiedział, że to jest nielegalne. Żeby na ostatnim Cage'u w poniedziałek powiedzieć, że nic nie bierze, więc może nawet teraz nasikać do kubeczka i udowodnić, że jest naturalny. Czyli nie zrobisz testów, żeby... Nie, no, ale... Okej, ale poczekaj, żebym to... Możemy podpisać umowę. Nie, żadnych... O pieniądze, że naprawdę będzie wszystko i ja mogę iść teraz nasikać. Tak, ale chodzi mi o to, bo mówisz, że... Teraz, kubeczek, dzwoni się do apteki, kubeczek, idę teraz sikać. Luz. Szczerze mówiąc, łatwo się w tym pogubić i o ile w innych tematach jestem w stanie uwierzyć, że Natan może mieć po prostu problem z wyartykułowaniem swojego zdania z powodu chociażby stresu, czy niewielkiego doświadczenia w występowaniu na żywo przed kamerą, o tyle w temacie przyjmowania jakichś niedozwolonych substancji, które mogłyby zostać wykryte odpowiednim testem, nie jestem w stanie mu zaufać, pomimo iż prywatnie go lubię. Przepraszam, Natan. I zachowanie Natana na ostatnim Cage'u ani trochę tej sytuacji nie poprawiło. Niezależnie od tego, jaki efekt chciał uzyskać, to uzyskał efekt taki, że cały internet jest przekonany, iż brał coś. Nie wiemy co, ale coś brał w momencie, kiedy budował swoją sylwetkę i raczej nikt już nie uzna go za naturala. No i o ile w temacie sterydów po poniedziałkowym Cage'u niewiele się zmieniło, o tyle w temacie jego relacji z Fagatą robi się całkiem interesująco. Spróbujmy sobie odrobinę uporządkować timeline, bo cała sytuacja jest bardzo ciekawa. Natan Marcoń robi sobie rzeczy na TikToku dotyczące siłowni i zaczyna zdobywać popularność. Gdzieś tak zwanym w międzyczasie powstaje film, na którym pluje na płatki Fagaty, a także w kilku kolejnych materiałach nawiązuje do niej w dosyć niewybredny sposób. W tak zwanym międzyczasie zaczyna poznawać influencerów, wchodzić w ich świat i zdobywać coraz większą popularność. Na jego kanale pojawiają się materiały chociażby z Lizą, Franiem, Filipkiem czy Rybsonem. Wszystkie te filmy pojawiają się mniej więcej w lipcu tego roku. Film z Rybsonem pojawił się 1 lipca, z Lizą i Franiem 13, z Filipkiem 26, a kilka dni przed tym wideo, mianowicie 22 lipca, Agata Fong opublikowała tweety dotyczące Natana Marconia i jego wideo, na którym pluje na płatki z jej wizerunkiem. I szczerze mówiąc, mam wrażenie, że przed tym tweetem Fagaty film Natana z pluciem na jej płatki wcale nie był jakoś niesamowicie znany. I okej, Natan regularnie do niej nawiązywał, ale raczej był kojarzony z kontentu związanego z siłownią. Natomiast po tym wpisie poznała go znacznie szersza grupa osób, kojarząc go już stricte z tym filmem. No i generalnie pomimo sporych kontrowersji to wszystko wesoło toczyło się dalej. Mniej więcej do połowy września, kiedy to Natan Marcoń wrzucił do swojego wideo fragment, na którym spotyka się z Fagatą. Jak mówiłem, trzeba po prostu porozmawiać, bo uważam, że akurat my powinniśmy najbardziej porozmawiać, a nie inne osoby wypowiadać się na ten temat, skoro to nas dotyczyło. Cześć.
Hejka. Co ciekawe, Nathan na tym filmie Fagaty nie przeprosił, tylko po prostu pokazał, że się z nią spotyka i chciałby z nią nagrać film, pyta widzów, czy powinien i w ogóle. A potem to już sami wiecie. Równia pochyła. Jakiś czas potem, jak Nathan otrzymał sporą ilość hejtu za ten film, wrzucił wideo, w którym przeprosił swoich widzów, a Fagata na swoim Instastories poinformowała, iż Nathan nagle urwał z nią kontakt. Fagata zarzuciła Nathanowi, że ten był względem niej bardzo przyjacielski i chciał z nią nagrywać materiały, a w momencie, kiedy zobaczył, że spada na niego hejt za to, że pokazał się publicznie z Fagatą, natychmiast przestał jej odpisywać. No więc Nathan zdecydował się odnieść do tej sytuacji na poniedziałkowym Cage'u. Okej, powiem dlaczego. Mandzio mi pokazał, jakie głosówki wysyłała do niego po tym, jak nagrałem film z Mandziem. Czyli z jednej strony Fagata z tobą miło rozmawiała, a w tym samym czasie wysyłała Mandziowi głosówki, gdzie na mnie źle mówiła. Po tej wypowiedzi do programu zadzwoniła bardzo zdenerwowana Liza. Hej, Nathan. Cześć, Liza. Nie jest tak kłamać. Co? Chcesz pogodzić się z Agatą, że tobie jest przykro, że tak ją obrażałeś. No tak, powiedziałam. W ogóle możesz dodać zdjęcia z nią na Instastory. Według wersji Lizy to Nathan miał naciskać na spotkanie z Fagatą i zrobienie sobie wspólnego zdjęcia czy nagranie filmu. Liza twierdzi też, że Nathan umówił się na prywatne spotkanie z Fagatą, a następnie przyniósł na nie kamerę i zaczął nagrywać fragmenty do vloga, o czym niby nie rozmawiali wcześniej. Fagata już po Cage'u zdecydowała się wypowiedzieć też w tym temacie na swoim Instastories. Nie sądziłam, że to powiem, ale zgadzam się z Mandziem. On tam napisał Twitter, że na tym farmazonie i to, co mówił o mnie, to też są farmazony. Nathan twierdzi, że zerwał kontakt z Fagatą, bo Mandzio miał mu pokazać jakieś głosówki, które ona nagrywała mu na jego temat. Natomiast sam zainteresowany zdaje się nie do końca potwierdzać wersję wydarzeń Marconia. Jak napisał Mandzio na Twitterze, nadrabiam sobie Cage Fame i Nathan tak farmazoni timeline. Dziwne, dziwne. Mi było go szkoda. Dziś przestało, nagle zostaje wciągnięty, pomieszane informacje, linia czasowa i jeszcze dodatkowo wprowadzanie w błąd. W związku z tym wszystkim można na pewno przyznać, że w temacie znajomości Nathana z Fagatą jest dziwnie. I cała ta sytuacja wygląda mocno dziecinnie i to toksycznie. Fajnie by było, gdyby Mandzio trochę szerzej wypowiedział się w tym temacie, bo nagrał on film komentarii poświęcony Nathanowi, w którym też zdecydował się na szczerą rozmowę z nim. I skoro już i tak został wciągnięty do całej tej sytuacji, to mógłby troszeczkę szerzej opowiedzieć, co tam tak naprawdę się wydarzyło. I teraz szczerze mówiąc, mam spory problem z oceną osoby Nathana Marconia. Z jednej strony widzę, jak bardzo wrażliwą i emocjonalną jest on osobą. Poznałem go też prywatnie i na żywo jest to bardzo sympatyczny gość. Może trochę dużo gada, może bywa męczący, ale generalnie jest turbowulkanem pozytywnej, fajnej energii i naprawdę miło wspominam cały spędzony z nim czas. Z drugiej strony mam jednak wrażenie, że Nathan bardzo mocno traci, kiedy trzeba o czymś porozmawiać poważnie i szczerze. Z jednej strony zdaje się być facetem, który za wszystko bardzo przeprasza, dużo bierze na klatę i teoretycznie przyznaje się do winy. On często mówi, że przeprasza, że nie chciał, że źle zrobił i że przeprasza, przeprasza, przeprasza. Z drugiej strony natomiast, kiedy próbuje tłumaczyć powody swoich zachowań, to jego wytłumaczenia są tak obszerne, tak nielogiczne, sprzeczne ze sobą i pełne niepotrzebnych szczegółów, że strasznie odbierają mu jakąś wiarygodność. Na dodatek, Nathan wypowiadając się o tej samej sprawie, potrafi kilkukrotnie zmienić zdanie, tak jakby nie był ze swoim rozmówcą do końca szczery. Jak na to wszystko dodamy dosyć sporą niestabilność emocjonalną, zahaczającą moim zdaniem trochę o borderline'a i duży lęk przed utratą popularności albo staniem się osobą bardzo hejtowaną, to tworzy nam się przepis na katastrofę. Jednocześnie nie daje mi spokoju fakt, jak często ludzie, którzy mają w jakiś sposób kontakt z Nathanem, przedstawiają inną wersję wydarzeń niż on, bądź twierdzą, że Nathan coś przekręcił czy przeinaczył. Takie sytuacje się zdarzają, natomiast mam wrażenie, że w przypadku Nathana ilość takich sytuacji jest nadspodziewanie wysoka. I ten fakt również powoduje, że trudno jest ufać mu i traktować go poważnie. Jeżeli to prawda, Nathan, że rozpocząłeś psychoterapię, to bardzo dobrze i bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że całą krytykę, która na ciebie spada, weźmiesz sobie do serca i powyciągasz z tego odpowiednie wnioski. Też jestem gościem, który jak był młody, to poodpierdał trochę głupot i potem dostałem za to po nosie. Tak sobie myślę, że jak się odpierdał głupoty, to dobrze jest to naprawdę wziąć na klatę i przepracować. I tego ci życzę, a co do całej sytuacji, widzowie, tutaj zachęcam was, żebyście analizowali fakty i wyciągnęli wnioski sami. Ja oczywiście będę wam tych faktów dostarczał możliwie jak najwięcej, także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki za uwagę, pa pa!